Lipiec 1914 roku. W Europie wybucha pierwsza wojna światowa. Najkrwawszy jak do tej pory konflikt zbrojny. Naprzeciw siebie stają największe światowe mocarstwa. W Wigilię 24 grudnia 1914 roku, w samym środku piekła wojny, wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Wydarzenie, które przeszło do historii jako cud wigilijny. Jeden z żołnierzy angielskich w liście do siostry tak opisywał, co się działo w tym wigilijnym dniu. Moja kochana siostro Janet, chcę ci opisać niezwykłe wydarzenia, w których brałem udział w czasie dzisiejszej wigilii. Wiem, że to, co napiszę, wyda ci się bajką i być może będziesz powątpiewać w prawdziwość moich słów. Ale absolutnie nie będę miał ci tego za złe. Bo ja sam wciąż zadaję sobie pytanie, czy coś podobnego mogło wydarzyć się naprawdę. Więc wyobraź sobie, że kiedy ty i cała nasza rodzina śpiewaliście kolędy, siedząc przed kominkiem w naszym londyńskim domu, ja robiłem to samo, tyle, że w towarzystwie moich wrogów z pola bitwy. Pomiędzy nami a nimi rozpościera się kawałek tak zwanej ziemi niczyjej. Jest to mały obszar, że czasami słyszymy rozmowy, jakie Niemcy prowadzą ze sobą w swoim okopie. Minionego dnia rozległy się tu jakieś strzały, ale kiedy zapadł zmrok, nad okopami rozpostarła się cisza, jakiej nie było od miesięcy. Bardzo chcieliśmy wierzyć, że ta cisza zwiastuje spokojne święta. Jeden z moich kumpli, John, zawołał mnie i powiedział: chodź, pójdziemy podejrzeć, co robią Niemcy. Poszliśmy. Chwilę później dostrzegłem coś zdumiewającego. Nigdy nie sądziłem, że zobaczę w okopach tak liczne świąteczne dekoracje. Jak okiem sięgnąć, niemieckie okopy mieniły się w ciemności setkami maleńkich światełek. Co to jest u licha? Zapytałem Johna. Świąteczne choinki, odpowiedział. I tak właśnie było. Niemcy ustawili na zewnętrznej linii swoich okopów mnóstwo małych choinek, na gałązkach których wisiały malutkie lampiony ze świeczkami. Chwilę później usłyszeliśmy, że śpiewają Stille Nacht, Heilige Nacht. To była kolęda, której nie znałem, ale John ją znał i tłumaczył mi jej słowa. Cicha noc, święta noc. Tak się zaczynała. Nigdy nie słyszałem piękniejszej kolędy. Miała w sobie tyle pokoju. Kiedy skończyli śpiewać, chłopaki z naszego okopu dali im brawa i zaintonowali naszą brytyjską kolędę The First Noel, The Angel Did Say. Muszę przyznać, że choć nie brzmieliśmy tak dobrze jak Niemcy, to gdy skończyliśmy, nagrodzili nas prawdziwie entuzjastycznymi brawami, a następnie zaczęli śpiewać O Tannenbaum. Brytyjczycy i Niemcy śpiewali kolędy razem po dwóch przeciwległych stronach ziemi niczyjej. Nie byłem w stanie wyobrazić sobie czegoś bardziej nieprawdopodobnego, ale szybko okazało się, że to był dopiero początek. Anglicy, chodźcie do nas! Usłyszeliśmy zaproszenie kierowane do nas nieco stwardniałą angielszczyzną. Wy nie będziecie strzelać, my też nie będziemy, dodali. Staliśmy w okopie i spoglądaliśmy jeden na drugiego pytająco. Nie wiedzieliśmy, co robić. I wtedy jeden z naszych zawołał żartobliwym tonem: to wy, chodźcie do nas! I wtedy z okopów niemieckich wynurzyły się dwie postacie. Przeszły w naszym kierunku przez ziemię niczyją i zawołały, że chcą rozmawiać z naszym dowódcą. No i nasz kapitan poszedł negocjować. Słyszeliśmy ich rozmowę, a kilka minut później kapitan wrócił z niemieckim papierosem w ustach. Ustaliliśmy, że wstrzymujemy walki do jutrzejszej północy, powiedział. Wkrótce rozpalono ognisko i stanęliśmy wokół niego my i Niemcy. Muszę jednak przyznać, że Niemcy w swoich szarych, wypranych przed świętami mundurach prezentowali się dużo lepiej niż my. Nawet ci, którzy nie znali języka, z powodzeniem wymieniali się upominkami. Nasze papierosy za ich cygara, nasza herbata za ich kawę, nasze konserwy wołowe za ich kiełbasę. Odznaki i guziki od mundurów zmieniały właścicieli.
Sam wymieniłem mój scyzoryk na skórzany, zbrojny pas. Pokażę ci go, jak tylko wrócę do domu. Także gazety wędrowały z rąk do rąk. Niemcy wprost wyli ze śmiechu, czytając naszą prasę. Zapewniali nas, że Francja przegrała i Rosja również prawie kapituluje. Powiedzieliśmy im, że to bzdura, a wtedy jeden z Niemców rzekł: Wy wierzycie waszym gazetom, my naszym. Wszystko wskazuje na to, że ich prasa pełna jest kłamliwej propagandy. Ale jeszcze teraz zastanawiam się, ile kłamstw jest w naszych gazetach. Pamiętasz, jak pisali, że Niemcy to dzicy barbarzyńcy? A to stek głupot. To ludzie z domami, rodzinami, nadziejami, obawami i zasadami. Tacy sami jak my. Dlaczego więc każe się nam myśleć o nich jak o dzikusach? Później pośpiewaliśmy wspólnie przy ognisku, a tuż przed udaniem się na spoczynek umówiliśmy się na jutro na wspólny mecz piłki nożnej. Gdy zaczynałem szykować się do powrotu do naszych okopów, jeden starszy Niemiec chwycił mnie za ramię. Mój Boże, powiedział, dlaczego nie możemy żyć w pokoju i po prostu wrócić do domu? O to musisz zapytać swojego dowódcę, odparłem. Spojrzał na mnie badawczo i rzekł, być może masz rację, ale musimy zapytać o to także nasze serca. A zatem, moja droga siostro, powiedz mi, czy słyszałaś kiedykolwiek o takiej Wigilii, jaka miała tutaj dziś miejsce? Co to wszystko właściwie znaczy? Przecież to niemożliwe, by okazywać taką przyjaźń swoim wrogom. Zastanawiam się, co by się stało, gdyby duch, który dziś opanował okopy, opanował ludzi na całym świecie. Co by się stało, gdyby nasi dowódcy złożyli sobie życzenia zamiast wysyłania ostrzeżeń? Gdybyśmy zamiast sobie ubliżać, wspólnie zaczęli śpiewać kolędy, a zamiast brać odwet, dawali sobie prezenty. Czy cała ta wojna nie skończyłaby się wtedy natychmiast? Wszystkie narody twierdzą, że chcą pokoju. A jednak w tę noc Bożego Narodzenia zastanawiam się, czy chcemy tego pokoju naprawdę dość mocno. Drugiego dnia świąt wyżsi oficerowie z obu stron próbowali doprowadzić do zakończenia rozejmu. Pomimo iż rozejm oficjalnie skończył się o 8:30, przez cały dzień nie podjęto walki. W niektórych miejscach rozejm przeciągał się aż do Sylwestra czy Nowego Roku. Większość Niemców biorących udział w rozejmie odmówiła dalszego udziału w walkach. Spotkała ich jednak za to dotkliwa kara. Zostali wysłani na front wschodni, najbardziej niebezpieczny odcinek bojowy, na którym ocalenie życia było prawdziwym cudem. Front zaś został obsadzony innymi, świeżymi oddziałami z Prus wschodnich.